Cześć, tu Eko Kreatywna. Dzisiaj zapraszam Was na mój kanał na nowy haul lumpeksowy z cudnymi perełkami. Będą rzeczy nowe, markowe. No i w ogóle będzie tip-top. Mam nadzieję, że się Wam spodobają. Będą stylizacje oczywiście. Mam też dla Was super niespodziankę. Mam nadzieję, że niektórzy chociaż z Was na nią czekali. Więc lecimy już dalej. Słuchajcie, bardzo Was proszę też, jeśli Wam się spodoba filmik, polubcie koniecznie, bo to jest bardzo ważne. Bardzo mi to pomaga i jestem Wam bardzo wdzięczna za wszystkie polubienia oraz oczywiście subskrypcje. Kochani, lecimy już z materiałem. Jest dzisiaj, słuchajcie, niesamowicie gorąco. Oczywiście wiatr jest jak zwykle, więc spodziewajmy się efektów specjalnych. Już jakiś czas temu zapowiadałam, że będzie taki program, będą jakieś stylizacje, jakieś pokazana metamorfoza. Jakiś czas temu widzieliście filmik z Paryża, jeśli nie, to zapraszam Was oczywiście na ten filmik. Całkiem inny jest teraz image. A związane jest to z tym, że Wiktor zaczął grać z dużym zespołem, bardzo słynnym, koncertowym w Polsce, który miał swój wielki comeback teraz. Jest to zespół Wonky One. Jeśli znacie, to zapraszam Was na relacje z metamorfozy Wiktora. Oczywiście zobaczycie też fragmenty koncertów, bo już były pierwsze koncerty. Jeśli nie znacie, to Was bardzo zachęcam do zobaczenia relacji z tych koncertów i do pójścia na koncerty. W lecie będzie ich dużo, w jesieni, także na pewno Wam się spodoba, bo muzyka jest naprawdę z mocą. Słuchajcie, pokażę Wam tam teraz przebitki. Właśnie tak, jak wyglądało to przed metamorfozą, a metamorfoza była robiona w salonie Kataluna. U Agnieszki z Kataluny robiliśmy fryzurę. Wiktor miał zrobiony cały nowy image, ręcznie ze strojem. Także zobaczcie tam, ja będę na bieżąco komentować. No i potem Wam pokażemy trochę materiału koncertowego i już takich nagrywek gotowych z koncertu Letnie Brzmienia w Krakowie. Zapraszam! Oprócz tego, że Agnieszka zrobiła świetną fryzurę i oczywiście zarost i wszystkie detale były tam dopracowane, łącznie z kolorem, to zaprojektowałam też i łącznie z panią Krawcową wykonałyśmy kostium sceniczny, który tu widzicie, jest naprawdę bardzo ciekawy i został też doceniony. Jak widzicie, naprawdę robi wrażenie. Za chwilę zobaczycie w ruchu na koncercie wraz z dźwiękiem już tak, jak ma być. Jest to taki żakiet jedwabny, przerobiony z pagonami, z frędzlami, że naprawdę w ruchu robi super, super wrażenie. Jestem oczywiście ciekawa Waszych opinii, ale uważam, że efekt jest wow. Słuchajcie, jak możecie się domyślić, no to oczywiście zmiana nie dotyczy samego wizerunku, jak najbardziej kostium i fizyczna przemiana są istotne i tutaj ten strój miał nie tylko odzwierciedlać Karaczana, czyli jednego z
bohaterów jednego ze zwierząt uczestniczących w zespole Wonky One, bo taka jest idea tego zespołu też i tych kostiumów, ale też miał nawiązywać do kapitana. Jest tam taka piosenka I Captain, która właśnie, którą Wiktor śpiewa i która nawiązuje do kostiumu i do, można powiedzieć, pewnej roli, którą tam teraz pełni. Kostium i te elementy kapitańskie kostiumu nawiązują też do takiej przemiany wewnętrznej, kiedy stajesz się tym kapitanem, który odkrywa nowe drogi w sobie też i staje się swoim takim swoim własnym kapitanem, można powiedzieć, wewnętrznym, odkrywającym nowe lądy, nowe galaktyki. Moi drodzy, no i oczywiście Hollum Peksowy, czas zacząć. Kupiłam kilka akcesoriów i naprawdę markowe ciuszki. Od czego zacznę? Zacznę od tych akcesoriów. Pokażę Wam najpierw rzeczy bez mierzenia. Kupiłam dla mamy nowe klapki, naprawdę nowe, zobaczcie. Nigdy nie używane, marki Billabong, więc naprawdę fajnej marki. To jest taka marka surferska. Super fajnej jakości są te klapki i to są klapki, które będą po prostu tak, wiecie, nad wodę do domu, to nie jest coś, w czym się nie wiadomo gdzie chodzi, raczej do kostiumu kąpielowego, ale idealne, nowiutkie i będzie rozmiar super dobry na moją mamę. Skórzana torebka, którą zobaczycie, naprawdę jest super. Zobaczycie ją w stylizacjach, to jest taka włoska mała torebeczka. Oczywiście to jest wszystko skórka naturalna, z tyłu jest bardzo fajny zameczek, ładny kształt bardzo ma torebka i słuchajcie, tu wejdzie spokojnie i duży telefon i portfel. Idealna rzecz na zakupy. Zobaczcie, jak pięknie wykończona w środku jest też ta torebka. Naprawdę super, super jakość, pasek regulowany. Będzie w jednej ze stylówek, także idziemy dalej. Będziecie mogli sobie oczywiście tą torebkę zakupić. Jeżeli ktoś, coś się Wam tu spodoba, to możecie pisać na maila modaekokreatywna@gmail.com. I oczywiście zapraszam na pozostałe media, które są tam podlinkowane w opisach filmu. Tymczasem piękne sandały, nowe kupiłam. Zobaczcie, to jest Top Shop. Sandały są z Top Shopu na takim klocku, więc bardzo wygodne. Rozmiar jest 38, całe ze skórki tutaj. Bodajże tylko no podeszwa i tutaj wyściełanie przodu i obcasa są z takiego materiału, ale to jest zamsz naturalny ze skóry. Wkładka jest skórzana, piękny kolor, taki miodowo-kamelowy. No i tutaj zobaczcie, naprawdę są nówki, widać po obcasie, widać po środku. Bardzo fajna firma, to u nas chyba już jest wycofana ta firma, nie widziałam już od dawna, ale budki są naprawdę nowiutkie, w super kolorze. Także jak ktoś ma 38, sandały te z cienkich pasków są bardzo modne też. I od razu Wam pokażę, bo zobaczycie te sandały do sukienki, która jest w takim rozmiarze 36-38. Wydaje mi się, że to jest sukienka na osobę może nieco wyższą ode mnie, aczkolwiek jeżeli ktoś w ogóle lubi dość krótkie sukienki, to będzie fajna na właśnie taki rozmiar SM, małe M. Z paseczkiem sukienka z wiskozy od Jacqueline de Jong. Tu jest napisane 38, ale polecam ją na właśnie SM. Spokojnie na S-kę. Będzie bardzo ładny kolor. Ja tam mierzę i do Adidasów moich, do Gazelle i do właśnie tych sandałów. Najpierw pokażę Wam z sandałami, żebyście też jednocześnie zobaczyli, jak te sandałki się prezentują. Są naprawdę fajne. Fajne, trzymają stopę i ten obcas naprawdę będzie dobry, stabilny na lato, ideał. No i sukieneczka jest naprawdę słodka, przesłodka. No i tak właśnie dwie stylówki. Jedna bardziej sportowa ze sportowymi butami, a druga z tymi sandałkami też fajnie wygląda. Też mogło być wtedy do koszyka, w takim naturalnym kolorze rafi, prawda? Byłoby fajny zestaw do tych sandałów. W ogóle takie sandały bardzo uniwersalne, prawie że cieliste, jak się ma opaloną skórę, będą do wielu stylówek pasować. Także Wam bardzo polecam, bo na mnie są o rozmiar za duże, niestety. Słuchajcie, i teraz kolejne rzeczy. Sukienka, którą mam na sobie. Naprawdę super sukienka. Jest tam napisane, że jest to rozmiar 34, ale wiecie co? Naprawdę ona jest, zobaczycie tam w stylizacji, ona jest naprawdę szeroka. Więc wydaje mi się, że albo jest metka pomylona z rozmiarem, albo to jest na tyle duży oversize, że spokojnie do L-ki będzie, bo naprawdę tu jest taki w ogóle nietoperzowy krój. Jest to wiskoza, o ile dobrze pamiętam, ale jeszcze sprawdzę Wam to. Rozmiar jest nieistotny, bo ważna jest wielkość. 100% wiskoza, marka H&M, H&M. Piękny wzór, bardzo teraz modny. Ostatnio Wam pokazywałam też sukienkę biało-niebieską i też były tam
Też były tam właśnie takie przebitki z sieciówek, jak dużo jest teraz tych biało-niebieskich wzorów, jak modne są te właśnie takie tropikalne biało-niebieskie wzory, a one są właśnie w takie trochę tropiki, jakie są tu zwierzęta, rośliny, dżungla. Ja nie ma paska do tej sukienki, więc dobrałam taką szarfę, może być biały paseczek skórzany, też super by wyglądał, albo granatowy. Sukienka ma świetny kolor, jest mega przewiewna, a powiem Wam, że jest tu tak parno dzisiaj, że gdyby nie ta sukienka, gdybym miała coś grubszego, to bym się chyba usmażyła, serio. Teraz Wam pokażę trzy rzeczy, które są na mnie zdecydowanie za duże. Jedną zmierzyłam, bo się dają udrapować, a jest to naprawdę cudowna koszula. Z bawełny, o ile dobrze pamiętam, w 100%, takiej grubszej, 100% bawełna, dokładnie. Jest to nowa koszula, naprawdę, stan jest perfekto i ma guziczki zapasowe i ona jest bodajże, tak, ona jest w rozmiarze XL, XLNT. To widocznie jest firma, która w ogóle robi takie ubrania na większe rozmiary. Zobaczcie, pięknie obszyta, naprawdę super robota. Koszula ma takie szerokie rękawy i naprawdę ona będzie na rozmiar minimum takie większe L, jeśli ktoś ma biust większy, albo na XL. Jest lejąca, bo to jest wiskoza. Naprawdę piękna koszula, przepiękna. No i mierzę ją do jeansów i do też tych tenisówek z taką kokardą z krawata, żeby znowu tutaj nawiązać i do trendów. No i po prostu też wiecie, ta koszula w żaden sposób nie może być na mój rozmiar, bo to nie... Po pierwsze, w ogóle ma za szerokie ramiona, wszystko jest na mnie dużo za duże. Także coś takiego. Także koszula naprawdę się bardzo udała. Kto chciał koszulę w paski, to ta jest trochę z większymi rękawami, ale też jest świetnej jakości. Kolejna rzecz to niesamowity żakiet, ale też w bardzo dużym rozmiarze. Tu jest napisane 42, ale wydaje mi się jednak, że to jest taka żakieto-kurtka raczej na rozmiar XL bardziej. Bo naprawdę jest szeroka i jest taka pudełkowa, to jest taki prosty krój, a dlatego mówię, jakie to kurtka, że to jest grube, naprawdę grube, z wełny, marka Alfred Dunner, USA, bardzo porządnie wykonana rzecz z takiego grubego tweedu, z takiego jeszcze tweedu bukle jakby, piękne kolory, naprawdę piękne, oczywiście to jest rzecz na zimę, na jesień, no więc wiecie, ja tego nawet bym nie próbowała teraz mierzyć. Wełna 95%, podszewka z acetatu, super, słuchajcie, naprawdę super. I zobaczcie, naprawdę piękne połączenie kolorów. Jak ktoś szukał czegoś takiego jako kurtki, jako żakietu na jesień, to patrzcie. I naprawdę stan rzeczy jest, no jest super. Patrzę tu jeszcze, bo zawsze warto oglądać tego typu rzeczy, ale naprawdę no jest stan idealny, więc... Możecie polować, jak najbardziej. Kolejna rzecz jest też nie do przymierzenia dla mnie, bo jest bardzo duża to spódnica. Wydaje mi się, że spódnica jest w rozmiarze XL też, LXL. Na pewno będzie miała tu minimum 50 i ma to jest to coś takiego, Ganni. Wydaje mi się, że fajna zdobycz, bo spódnica jest cudowna na lato, ma lekką haleczkę, jest wiskoza, taka do kolana, nawet może minimum za kolano, zależy od wzrostu. Jak jesteście niższe, to raczej tak za kolanko, a inaczej będzie to raczej takie w okolicy kolana. Piękny kolor. I to wygląda jakby to były jakieś ziarna kawy na tym. Bardzo cienka, bardzo uniwersalna spódnica, wygodna, ma gumę, jest cieniusieńka. Patrzę właśnie jeszcze tutaj, czy coś tu dodatkowo z rozmiarem pisze. Nie, jest tylko, że wiskoza 100%. Niby M-ka, ale nie, no słuchajcie, no bez przesady. To na pewno nie jest M-ka, chyba że guma się aż tak rozciągnęła. Nie sądzę, bo wygląda na idealnie nową ta spódnica. No w każdym razie, może jest to L-ka, XL-ka. Wiecie co, przesadziłam może z tym rozmiarem, ale M-ka na pewno nie. Na M-kę będzie to na pewno za duże. Tak, mogę Wam tylko przyłożyć... No niestety, spódnica jest absolutnie nie do przymierzenia dla mnie, bo mi spadnie. No to jeszcze została piękna koszula i sweter, którego absolutnie nie zamierzam mierzyć dzisiaj, bo chyba bym umarła. Przepiękna koszula, słuchajcie, naprawdę jest tak śliczna, z takiej cieniutkiej wiskozo-bawełny. 60% wiskoza, 40% bawełna, marka WIT.
Patrzcie, jaka piękna, cieniusieńka koszula. Długi rękaw, można oczywiście sobie skrócić ten rękaw dotąd. I to jest moim zdaniem taki rozmiar SM. Ma tutaj takie szersze rękawki i dół, więc M-ka też spokojnie wejdzie. Patrzcie, jak pięknie wykonana rzecz. Oczywiście ma guziczki z masy perłowej. Bardzo nowoczesna też koszula w kroju i w takiej swojej prostocie. Taki minimalizm to jest. Naprawdę śliczna rzecz, przepiękna. Bardzo, bardzo Wam polecam tą koszulę, bo wow. Cudo. Ja ją mierzę oczywiście tam do jeansów. W takim zestawie, że wiecie, że to wszystko do siebie pasuje. Lecimy, słuchajcie, teraz do sukienek. I to jest hit. Po prostu hit tego filmu. Kupiłam przepiękne suknie balowe. Jedna jest w ogóle chyba ręcznie szyta i haftowana. Ona jest z takiego aksamitu raczej wiskozowego według mnie, lub wiskoza z jedwabiem, haftowana ręcznie koralami. Patrzcie, jaki piękny w ogóle design. No przepiękna jest. Kolor ma taki burgundowo-bordowy. Patrzcie, jakie wzory. Ma takie poduszki tutaj, więc w ogóle też ma nowoczesny kształt. Słuchajcie, jakby dół jest SKM-ka, ale góra jest na większy biust. Ma w ogóle tu wkładki sztywne takie. Taki stanik wszyty od spodu. Więc naprawdę super zrobiona. Nie trzeba stanika już nosić. Można normalnie to na gołe ciało włożyć i wygląda pięknie. Ja mam dużo za duże w biuście. Wiecie, to jest albo taka SK, albo M-ka z większym biustem, bo no ja tu musiałam sobie wręcz to trzymać, bo robiło się takie... Nieładnie to wyglądało, takie wybrzuszenia. Musiałabym tą suknię przerabiać, ale przerabianie sukni, która ma takie aplikacje, to jest męka i wydaje mi się, że to się nie opłaca. Raczej będę ją udostępniać komuś, kto ma po prostu większy biust, bo tutaj jakby dół jest w miarę okej. No i naprawdę patrzcie, jak piękny stan sukni. Tutaj jest jedna nitka tylko poluzowana, którą oczywiście ja tam wszyję do środka, ale korale są, wszystkie aplikacje są w perfekcyjnym stanie po prostu i aksamit, wszystko naprawdę ideał. Podszewka jest na pewno z acetatu, na pewno jest wiskozowa, więc też nie jest to suknia, w której się będziemy mega pocić. Na pewno pranie w rękach. Na pewno nie jest to ani nic do pralni, ani nic do pralki tym bardziej. Cudo, po prostu cudo. No zobaczcie sami, jak to wygląda. Ostatnia rzecz to suknia nowa z metkami. Sistaglam. Zobaczcie tam przebitki, bo takie suknie znalazłam na internecie, wcale nie od 600 do jakiegoś 1000 zł, zależnie od sukni. Suknia jest nowiutka, na wysoki wzrost, bo ona jest na mnie nieco za długa, ma też bardzo długie rękawy, więc to jest naprawdę suknia na wysoką osobę. Rozmiar teoretycznie 10, czyli 38 MK. Piękny kolor czerwieni, naprawdę piękny i w ogóle bardzo elegancki krój. Taki lekko syreni, ale nie jest to też takie, że tak drastycznie się rozchodzi. Po prostu jest bardzo zgrabna, piękna koronka, bardzo jakościowa koronka, naprawdę ładna suknia. No, nie jest to całkowicie naturalne, bo dół jest częściowo z wiskozy, także jest tam jakieś mniej więcej pół na pół w dole wiskozy, natomiast koronka, podejrzewam, jest sztuczna, no ale koronka przepuszcza powietrze, więc też nie ma tragedii, prawda? Jednak jest to suknia wieczorowa. No... Wow, słuchajcie, patrzcie jaki... Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Zrobiłam stylówkę ze złotą torebką i z czerwonymi butami, ale mogłyby być też cieliste buty i cieliste dodatki, albo właśnie złote. Też byłoby pięknie. Jestem zakochana w tej sukni troszkę. Co sądzicie? Dajcie znać. I oczywiście koniecznie zapraszam Was na media zespołu Wonky One, podobnie jak na moje. Pozdrowienia dla Was serdeczne. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, kochani. Cześć, z tej strony Wiku Karacza, jak ktoś woli mówi. Chciałbym z okazji tego, że podobno Kinga robi o mnie jakiś odcinek i nie mam pojęcia, co się tam na nim znajdzie. Podobno ma to być niespodzianka. Mimo wszystko z tej okazji chciałbym pozdrowić wszystkich widzów kanału Kingi, kanału Eko Kreatywna oraz... Być może zdarzy się tak, że ktoś z widzów jest już zapoznany z zespołem Wonky One. Dlatego też chciałbym pozdrowić te właśnie osoby i zachęcić do tego, aby obserwacje swoją poszerzyły o działania zespołu, nowe działania, nowy rozdział zespołu Wonky One, bo pewnie
o tym ten odcinek też będzie. I co? Widzę, ile dajecie radości, ile energii dajecie Kindze, więc zachęcam do tego, aby to zaangażowanie wchodziło na jeszcze wyższy level, bo wiem, że jej to bardzo pomaga. Po to też to robimy, po to też Kinga tą działalność tak swoją rozwija. I mogę też o sobie to powiedzieć, że moja działalność tutaj w obrębie muzyki też, nie tylko dla kanału, ale w ogóle właśnie w obrębie tych gatunków, które mi są bardzo bliskie. Zachęcam do tego zaangażowania i też do śledzenia wszystkiego tego, co mamy do zaprezentowania. I co, kochani? Nie wiem, co obejrzeliście wcześniej, ale naprawdę wszystkich pozdrawiam. Trzymajcie się, bądźcie w zgodzie z naturą, w zgodzie z ekologią też i przede wszystkim w zgodzie ze sobą. Myślę, że to najważniejsze. Do zobaczenia.